Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę wykorzystanie techniki Progressive Enhancement oraz użycie Ajax Autocomplete. Mamy tu już utworzoną aplikację, ale proszę zacząć od utworzenia nowej aplikacji. Standardowo wybrać aplikację ASP.NET, szablon zastosować pusty, dodać referencję MVC. I kolejnymi krokami, jakie trzeba zrobić, to do katalogu Models dodajemy klasę Osoba. To jest ta nasza klasa Osoba. Ja już tutaj sobie dodałem dwa pola, właściwości imię i nazwisko, tylko te dwa pola, oraz dodałem sobie metodę Pobierz listę osób, w której to metodzie generujemy listę osób. I ta lista osób, wywołując tą metodę, będzie dla nas zwracana. Dobrze. Następnie tworzymy sobie katalogu Home Controller. Dodajemy nowy kontroler, tradycyjnie Home Controller, poprzez wykorzystanie Empty Controller, tak jak to robiłem w poprzednim odcinku. I w katalogu Home Controller definiujemy sobie akcję Index tradycyjnie. I ta akcja przyjmuje jeden parametr typu string, który nazwałem szukaj. Domyślnie ten parametr przyjmuje wartość 0. Następnie w tym kontrolerze, w tym miejscu, deklarujemy sobie listę osób. Lista osób typu osoba. Następnie, używając instrukcji warunkowej, sprawdzamy, czy parametr szukaj jest różny od 0. Jeżeli jest różny od 0, czyli jeżeli do tej akcji zostanie przekazany jakiś ciąg znakowy, wtedy będzie wykonywana ta instrukcja, czyli lista osób, do listy osób będzie przypisana lista osób, które będzie, że tak powiem, to będzie pobierana lista osób z klasy osoba, będzie pobierana ta lista osób, ale na tej liście osób będzie wykonane zapytanie linku i będzie poprzez ograniczenie wyników. Będziemy ograniczać wyniki na takiej zasadzie, że jeżeli imię będzie zawierać ten ciąg lub nazwisko będzie zawierać ten wprowadzony przez nas ciąg lub imię i nazwisko razem będzie zawierać ten ciąg, to wtedy do tej naszej listy osób zakwalifikują się te osoby. Czyli jeżeli byśmy na przykład wprowadzili, nasz ciąg by był Adam, no to do naszej listy wynikowej trafiłby ten Adam i ten Adam. I ta nasza lista by się składała tylko z tych odpowiedzi. Dobrze. Ale tutaj mamy else, czyli jeżeli nie będzie przekazany żaden parametr, to ma być wygenerowana lista, pobierz listę osób to array, czyli pobierzemy całą listę osób, pobierzemy wszystkie osoby. I tak na początku, przy pierwszym uruchomieniu też tak to zadziała, bo domyślnie jest podawany 0. Gdy nic nie wprowadzimy, to zostanie wygenerowana cała lista osób. I tutaj jest następny if, który sprawdza, czy żądanie jest Ajax request, czyli czy to jest żądanie typu Ajax. I jeżeli to jest żądanie typu Ajax, to zostanie zwrócony partial view, czyli widok cząstkowy lista osób, do którego zostanie przekazana ta lista osób. A jeżeli to będzie, nie będzie to żądanie Ajax, tylko standardowe żądanie, to zostanie wygenerowany cały widok z przekazaną listą osób. W przypadku, gdy będzie to żądanie Ajax, będzie wykonany partial view, czyli będzie zwrócony ten widok. Ja tutaj już ten widok sobie utworzyłem, to jest lista osób, on jest w katalogu View Home i ten widok cząstkowy, do niego przekazujemy po prostu model, przekazujemy osoby, całą listę osób i tutaj jest w divie, który sobie nazwałem ID lista osób section, w tym divie jest tworzona tabela. Tutaj mamy tworzone nagłówki tabeli, imię, nazwisko. Następnie w pętli for each dla przekazanej listy iterujemy po naszym modelu i dla każdego elementu z naszego modelu wyświetlamy w komórkach imię
i nazwisko. Dobrze. Teraz przejdźmy do widoku indeks. Bo jeżeli nie jest to żądanie AJAX, to jest zwracany cały widok. Tutaj mamy utworzony cały widok, który tak samo przyjmuje listę osób. I w tym widoku tworzymy sobie formularz. To jest ten formularz. Formularzowi nadajemy ID. Nadajemy, że jest to wysyłany metodą GET i nadajemy atrybuty AJAXowe. To znaczy, żebyśmy mogli skorzystać z AJAXa i wysyłać żądania w sposób asynchroniczny. Nadajemy atrybut data AJAX na true. To oznacza, że będziemy korzystać z AJAXa. Następnie atrybut data AJAX target i data AJAX update. Tutaj do niego przypisujemy lista osób section, czyli przypisujemy tego diva, gdzie jest generowana nasza lista osób. I teraz jeśli formularz zostanie kliknięty, tutaj użyliśmy przycisk Submit Filtruj, czyli będziemy chcieli przefiltrować naszą listę osób. To wtedy zostanie wywołana nasza metoda index i tutaj będzie przekazany parametr. Będzie to jakiś literka, czy na przykład całe imię, Adam, i nasza lista będzie odfiltrowana na podstawie tego przekazanego parametru i będą zwrócone z naszej listy tylko osoby pasujące do tego wyszukiwania. I oczywiście, jeżeli będzie to żądanie AJAX, to zostanie zwrócony partial view z naszą listą osób, czyli będzie odświeżona tylko ta część strony, a jeżeli to w naszej przeglądarce będzie wyłączony AJAX, no to wtedy będzie zwrócona cała strona. To jest właśnie wykorzystanie techniki Progressive Enhancement, że gdy w naszej przeglądarce nie będzie obsługi AJAXa, to nasza strona wtedy i tak będzie zwracana prawidłowo, gdyż będzie zwracany cały widok. Dobrze, przejdźmy jeszcze dalej do widoku indeks. Następną rzeczą, którą mamy tutaj dodane, to są dwa inputy w tym formularzu. Input szukaj i input submit. O submitie już mówiłem, a teraz input szukaj. Do tego inputu tutaj wpisujemy właśnie ten szukany ciąg, o którym będziemy filtrować, ale dodaliśmy tutaj też coś takiego jak autopodpowiedź, że gdy wpiszemy pierwszą literę do szukanego ciągu, to będzie nam pokazywane podpowiedzi. I tutaj właśnie jest dodany atrybut data autocomplete source, który jest odpowiedzialny za to, żeby były wyświetlane podpowiedzi, a dokładnie wykorzystuje on metodę osoba propozycje, którą tu w naszym home kontrolerze mamy zdefiniowaną. To jest ta osoba propozycje. Tutaj jest przekazywany string, na podstawie którego on jest nazwany term, na podstawie którego są odfiltrowywane osoby i jest zwracanych cztery propozycje, które pasują do tego filtra i jest tworzony nowy typ, który to będzie label, który będzie zawierał imię, spacja, nazwisko i jest zwracany w formacie JSON. Dobrze, żeby te autopodpowiedzi można było użyć, to oczywiście musimy dołączyć do skryptu jQuery UI. Żeby można było użyć formularz, który jest wysyłany w sposób asynchroniczny, tak jak tutaj data AJAX true, to muszą być dołączone skrypty jQuery i jQuery unobtrusive. Jeszcze do tego, żeby można było wysyłać, żeby mogły się pojawiać podpowiedzi data autocomplete source, musi być dodany specjalny skrypt, który obsługuje te podpowiedzi. De facto to jest, można powiedzieć, funkcjonalność jQuery UI, ale musimy sobie dodać skrypt, w którym zdefiniujemy zmienną setup auto complete, w której to definiujemy zmienną input, w której
pokazujemy, że element input o ID szukaj, przypisujemy go tutaj i pokazujemy, że ten element, przypisujemy do niego tą właśnie funkcjonalność autocomplete z biblioteki jQuery UI. Przypisujemy ją i przekazujemy jej opcję. Opcje mamy zdefiniowane tutaj, to jest option i tutaj są opcje, gdzie pokazujemy źródło. Źródło to jest input atrybut data auto source, autocomplete source. To jest to, data autocomplete source. Pokazujemy, że źródłem dla tych danych autopodpowiedzi ma być akcja osoba propozycja, czyli ta akcja w naszym kontrolerze, która pobiera z listy osób, filtruje listę osób na podstawie wprowadzonego ciągu znaków. I to jest wysyłane asynchronicznie do serwera. Dobrze, może żeby to można było zobaczyć, uruchomimy naszą aplikację. Dobrze, nasza aplikacja została uruchomiona i mamy wygenerowaną pełną listę osób. Całą listę osób, gdyż został zwrócony widok lista osób i przekazana lista osób, cała lista osób bez żadnego filtrowania, czyli został zwrócony formularz z polami szukaj i submit, czyli z przyciskiem do filtrowania i została dołączona nasz partial view, lista osób, gdzie została wygenerowana cała lista osób. I mamy tutaj ten nasz formularz, w którym jest pole do wprowadzania imienia lub nazwiska, jakie chcemy przefiltrować i przycisk filtruj oraz mamy ten nasz partial view, który generuje listę osób. I teraz, gdy będziemy chcieli tutaj wprowadzić jakiś ciąg, czyli wprowadzamy na przykład literkę A, już dostajemy podpowiedzi. Cztery podpowiedzi, bo tak tam zadeklarowaliśmy, że mają być zwracane cztery podpowiedzi maksymalnie. Wpiszmy sobie A, Adam, Adamów mamy trzy. I zostały nam zwrócone podpowiedzi. Gdy wybierzemy któregoś z Adamów, na przykład Nowak, nasza lista została odfiltrowana w sposób asynchroniczny. Nie było przeładowania całej strony, tylko odbyło się to asynchronicznie. Bardzo szybciutko. Nie zmienił się adres strony, po prostu nasz wybór został odfiltrowany. Czyli jeszcze raz wprowadzamy sobie na przykład Mariusz Nowak został odfiltrowany. I co, jak to zadziałało się w naszej aplikacji? Otóż w momencie, gdy tutaj wprowadzaliśmy jakiś ciąg, wtedy została wywoływana ta funkcja autocomplete, która wywoływała metodę osoby propozycje, wszystko to się działo asynchronicznie i nasza lista była filtrowana na podstawie wprowadzonego tego ciągu. Była filtrowana, czy to imię, czy nazwisko pasuje do naszych wprowadzanych wartości, czyli wpisywaliśmy A, pojawiały się wszystkie z A, wpisywaliśmy A, da, A, D, już pojawiały się nam Ady, Adam, Adam. Po prostu lista osób była filtrowana o te pozycje i wynik był przekazywany w formacie JSON z powrotem do naszego widoku. I w widoku było to obsługiwane przez funkcję autocomplete. Dobrze, a gdy naciskaliśmy filtruj, wywoływana była metoda index z przekazanym parametrem. I wtedy nie została wyświetlana cała lista osób, tylko jeżeli był przekazany parametr, to ta lista była filtrowana o ten przekazany parametr. Czyli jeśli imię lub nazwisko zawierało ten parametr, lista była ograniczana i jeżeli to było żądanie AJAX, to wywoływany był partial view lista osób, który generował nową listę w sposób
asynchroniczny. A jeżeli Ajax by nie działał, to wtedy zwrócony byłby cały widok. I teraz jak przejdziemy sobie do przeglądarki, wyczyścimy, klikniemy filtruj, zwrócona nam została cała lista, ale to się odbyło w sposób asynchroniczny, gdyż to było żądanie Ajax. Teraz wyłączyliśmy obsługę JavaScriptu, zaznaczyliśmy disable JavaScript, możemy zamknąć. I teraz, gdy będziemy chcieli sobie coś odfiltrować, przede wszystkim nie ma obsługi JavaScriptu, czyli nie działają nam autopodpowiedzi. To jest jedna rzecz, ale druga, jak będziemy sobie chcieli odfiltrować Adam, autopodpowiedzi nie działają, ale nasza strona będzie działać poprawnie. Wpisujemy Adam, naciskujemy filtruj i nasza lista została odfiltrowana, ale nie było to wykonane w sposób asynchroniczny. Nie odświeżyła się tylko zawartość tej sekcji, tego diva, ale została przeładowana cała strona, gdyż nie ma obsługi Ajaxa, nie ma działań asynchronicznych, czyli tutaj w kontrolerze w metodzie index nasz request nie jest requestem Ajaxowym, nie jest zwracany tylko partial view z nową listą osób, ale jest zwracany cały widok. Oczywiście w tym widoku jest zwracany partial view z listą osób, ale jest generowany cały widok. Jest generowany cały HTML, sekcja head, sekcja body, formularz. Wszystko jest generowane i generowany jest widok cząstkowy. Natomiast w przypadku, gdy było to żądanie Ajax, generowana była tylko ta nasza tabelka. Czyli gdy w naszej przeglądarce nie ma obsługi Ajax, nasza metoda index działa poprawnie i my mamy możliwość filtrowania. I gdy nie mamy włączonego Ajaxa, nie ma obsługi Ajaxa w przeglądarce, wtedy jest, tak jak powiedziałem, zwracany cały widok. Gdy jest obsługa Ajaxa, jest zwracany tylko widok cząstkowy. Także to jest zastosowane podejście właśnie Progressive Enhancement, że nasza strona będzie zawsze działać, tylko będzie to działanie polegało na tym, że albo będzie wykorzystywany Ajax i będzie jak gdyby ta nasza strona działać szybciej, szybciej się będzie przeładowywać, bo będzie wyświetlany tylko partial view, albo będzie ładowana cała strona, ale funkcjonalność naszej strony będzie dostępna. Dobrze, a więc powtórzmy wszystko to, co wykonaliśmy w tym odcinku. Pierwsze co, to utworzyliśmy projekt, wykorzystując szablon ASP.NET Web Application, gdzie szablon wykorzystaliśmy pusty i dodaliśmy referencję do MVC. Następnie do naszego modelu daliśmy klasę osoba, która ma dwie właściwości, imię i nazwisko, i stworzyliśmy listę tych osób w celach wyświetlenia, w celach demonstracyjnych dla naszego przykładu, i to użyliśmy metody pobierz listę osób. Następnie w Home Controllerze zdefiniowaliśmy metodę index, która to zwraca po prostu nasz widok lista osób, czyli ten nasz widok, gdzie jest nasz formularz, gdzie mamy zadeklarowane dwa inputy. Input szukaj, w którym wprowadzamy filtrowany tekst, i input submit, który filtrujemy naszą listę osób. Oczywiście nasz formularz zrobiliśmy wykorzystując Ajax, dodając atrybuty data Ajax true i data Ajax target, data Ajax update, które wskazaliśmy, które pole ma zostać odświeżone, gdy będzie żądanie Ajaxowe, czyli lista osób section. Dobrze, tutaj żeśmy sobie ładowali nasz widok częściowy. Żeby to wszystko mogło działać, musieliśmy dodać skrypty. Skrypty jQuery, jQuery UI. jQuery UI jest dla data autocomplete, czyli dla włączenia autopodpowiedzi. jQuery Ubuntrusive Ajax to jest dla obsługi formularza w sposób asynchroniczny. No i jQuery jest oczywiście tak samo wymagane. I tutaj jeszcze musieliśmy stworzyć właściwie taką konfiguracyjną rzecz do biblioteki, do funkcji autopodpowiedzi. Musieliśmy ją troszeczkę skonfigurować, czyli zadeklarowaliśmy sobie funkcję, w której to odszukujemy, który input, czyli input szukaj,
mam mieć auto podpowiedzi i ten input szukaj. Tutaj do tego inputa, w tym miejscu, przypięliśmy funkcję jQuery auto podpowiedzi, autocomplete. I przekazaliśmy opcje. To są standardowe opcje, w których to pokazaliśmy m.in., że formularz ma być wysyłany asynchronicznie i że źródłem dla tego naszego autocomplete'a ma być akcja osoba propozycja. To jest ta nasza akcja w kontrolerze, która pobiera po prostu listę osób i na tej liście osób robi filtrowanie na podstawie wprowadzanego znaku z klawiatury w formularz. I pobiera pierwsze cztery wyniki i te wyniki zwraca w formacie JSON do naszego widoku, który generuje za pomocą funkcji autocomplete takie podpowiedzi. Jeszcze w naszej metodzie index na samym początku oczywiście jest tworzona lista osób. Jeżeli jest to wykonywane po raz pierwszy, uruchamiana jest nasza strona, no to wtedy tutaj nie ma żadnego parametru, jest przekazywany null i gdy jest przekazywany null, no to wtedy jest pobierana pełna lista osób. Natomiast gdy w naszym formularzu jest jakieś filtrowanie, chcemy wyfiltrować na przykład samych Adamów, tutaj jest przekazywany w tym parametrze szukaj, w tym stringu jest przekazywany Adam, wtedy wiemy, że ten parametr jest tutaj różny od nula, czyli że jest przekazany i wtedy na naszej liście osób filtrujemy, że chcemy, żeby tylko pokazali się Adamowie. No i tutaj jest to zasadnicze podejście, które jest wykorzystywane w Progressive Enhancement, że sprawdzamy, czy żądanie do naszej strony jest typu AJAX, czy nie. Jeżeli żądanie jest typu AJAX, to przy filtrowaniu naszej listy wyświetlamy tylko widok częściowy, partial view i nie zostaje przeładowywana cała strona, jedynie jest podmieniona zawartość naszego widoku cząstkowego, czyli jest podmieniana tabela z danymi osób. Natomiast jeżeli nie ma obsługi AJAXa, nie jest to żądanie AJAXa, jak to jest w przypadku pierwszego żądania, to wtedy jest wyświetlany cały widok, ale tak samo, jeżeli przeglądarka nie obsługiwałaby JavaScriptu, po prostu miałaby wyłączoną usługę JavaScriptu, albo z jakiegoś powodu nie obsługiwałaby, to wtedy również to nie zostanie wykonane. Gdy my wprowadzimy parametr i będziemy chcieli filtrować, to nie będzie wywołany partial view, tylko będzie wywołany cały widok. No ale oczywiście w widoku jest także wywoływany partial view, co i tak spowoduje, że nasza lista osób zostanie prawidłowo wygenerowana i będzie oczywiście zawierać tylko te imiona, które wprowadziliśmy. Tak jak wspominałem, to jest podejście Progressive Enhancement. Nasza aplikacja w każdej sytuacji będzie działać. Jeszcze raz ją uruchommy i jeszcze raz sobie zaprezentujmy to. Nasza aplikacja się uruchomiła. Tutaj jeszcze mamy taki tekst wprowadź imię lub nazwisko. To jest taki placeholder, to jest atrybut HTML5, który tutaj wykorzystaliśmy, placeholder, wprowadź imię i nazwisko. Jest to atrybut HTML5, który właśnie powoduje, że jest taka podpowiedź, co mamy tutaj wprowadzić. Gdy już zaczniemy wprowadzać pierwszą literę, to zniknie. I wprowadzamy literkę A, mamy podpowiedzi, wybieramy, że chcemy następną literkę wprowadzić K i na przykład wybierzemy sobie Nowak. I już automatycznie mamy odfiltrowany naszą listę o Adama Nowaka. I tutaj zostało wykorzystane filtrowanie asynchroniczne, wykorzystana została technika AJAX i odświeżona została tylko zawartość naszej strony, tylko zawartość naszej tabelki, naszego diva z zawartością listy. Wyczyścimy sobie, klikniemy sobie filtruj, teraz została dostaliśmy całą listę i to też wykonało się w sposób asynchroniczny. Nie było przeładowywania strony. Nie przeładowywała się strona. Gdy jest, jak to się wykonuje w podejściu nieasynchronicznym, czyli w podejściu standardowym. Jeszcze raz sobie coś odfiltrujemy. Wprowadziliśmy no, mamy podpowiedzi, wybieramy Janusz Nowacki i od razu zostało nam odfiltrowane Janusz Nowacki. No jest to coś pięknego. Zatrzymajmy. Zamknijmy.
W dzisiejszym odcinku może było tutaj dużo rzeczy, aczkolwiek to zagadnienie nie jest jakoś specjalnie trudne, ale warto je sobie dokładnie prześledzić, wykonać i jest to technika bardzo, bardzo pożyteczna. Właśnie to podejście Progressive Enhancement, które wiąże się z sprawdzaniem, czy żądanie jest ajaxowe, asynchroniczne, czy nie. No i oprócz tego zostało pokazane również funkcja Data Autocomplete, czyli autopodpowiedź, jak podłączyć autocomplete do inputa, żeby mieć te podpowiedzi. Dobrze, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję.